Hej, cześć, siemanko, z tej strony Wkurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale na moim kanale. I tak, słuchajcie, dzisiaj znowu jesteśmy na koncie T. Dzisiaj zagramy sobie Granda i dzisiaj chciałbym wam pokazać fajny deck na Grand Challenge właśnie z Nightwitch, z Nocną Wiedźmą. Pograliśmy wczoraj na streamie, kto był na streamie, niech zostawi kciuka w górę. Słuchajcie, pokazywałem wam wczoraj właśnie, jak mniej więcej grać tym deckiem. Było tam parę wygranych, otworzyliśmy oczywiście parę skrzynek, żadnej legendy nie było. I dzisiaj, słuchajcie, zagramy sobie jeszcze walki, jeszcze tak ze 3 walki sobie zagramy. Ponieważ kto nie był wczoraj na streamie, no to słuchajcie, no to dzisiaj macie szansę tutaj nadrobić właśnie w tym odcinku, bardziej zapoznać się z tym deckiem i ja wam ten deck oczywiście polecam. Słuchajcie, Nightwitch, być może będzie nerf, co o tym myślicie? Napiszcie na dole w komentarzach, a my zabieramy się, słuchajcie, za odcineczek już, lecimy, start! I dobra, słuchajcie, lecimy z pierwszą walką. Elixir Collector, postawmy go, pam 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 pam, postawmy go tutaj. No i on też, słuchajcie, kolektor użył. Także polecimy golemem z prawej strony, w razie gdyby miał gdzieś tam obronę przy wieży. No i on tutaj, słuchajcie, zaczął lightingiem. Bardzo ciekawie. W sumie mogłem to samo zrobić, ale wstrzymałem się, słuchajcie, wstrzymałem się. Ponieważ zaraz tutaj zacznę swój push. Dobra. No i co nam tutaj teraz gościu pokaże? Wow, lol, wiedźma za wiedźmę. No i ciekawie w sumie. Dobra. Dobra, wow, dobra, kozak. Bacy tam przeżyły. Obijają to wieżę do samego końca. I czy się uda? Udało się. Chyba. Nie, no kurczę, został tam przecież. Wow, dobra, udało się, kozak. Ściągnę tego, bo baby, 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 baby born. Kurczę, jednak, ajajajajajajaj. Gościu płacze, no zobaczymy, słuchajcie. Bo ja też mogę płakać za chwilę. Golemem. Golem. Teraz od drugiej strony. No i słuchajcie, on też tutaj golemem zaczął. No nic, słuchajcie. Trzeba to jakoś, kurczę, obronić. Słuchajcie, bo ja tu generalnie nie widzę innej opcji, żeby jakoś wyjść z tego całość. Cało wyjść. Dobra. I dobra, 950. I będzie walka kozak. Dobra, a la 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 la, bacy przeżyły, obroniły, 30 sekund nas dzieli tutaj. Ale walka i tak, słuchajcie, wygrana. I tak się, słuchajcie, mniej więcej gra tym deckiem. 21 sekund. Postawmy jeszcze Nightwitch do obrony. Dobra. Jezu, Nightwitch, słuchajcie, tak broni przed golemem, co nie? Zobaczcie sobie, że ten Baby Dragon... No to już w ogóle, gościu, no przejebane, no druga pompka postawiona. No i słuchajcie, pierwsza wygrana, ale mi się tutaj ściemniło, muszę, słuchajcie, chyba zmienić światło? Chyba zmieniam światło, tak. Dobra, słuchajcie, druga walka, mam nadzieję, że teraz będzie spoko, jeśli chodzi o światło. Przedtem, kurczę, tak ciemno było, co nie? Dobra, minionki, zaczynamy minionkami. Co tutaj gościu ma? Zaczyna szkieletonkami. Dobra, będzie deck graveyard. Także spoko, że rzucił od tamtej strony. Baby Dragon. Czy to wyjdzie? Dobra.
2000, tamten Baby Dragon obija. 1869. Słuchajcie, teraz często się trafia na Graveyarda, na deck z Golemem, na deck z Hogiem, Hog plus Tornado. Słuchajcie, każdy chyba teraz zabiera Tornado do decku. W tym akurat nie ma. Ale deck i tak, słuchajcie, no jest op. A, Gosiu tu użył Tornado już. Także to będzie, słuchajcie, to będzie jego błąd. No i mam nadzieję, że to tutaj doleci. Udało się dość spoko, dobra. Teraz druga strona. Tu prześwietlić gościa. Prześwietlić. 48 sekund. No, te bacy, słuchajcie, się tam biją. Gosiu chyba się poddał już. Ale ten deck, słuchajcie, no kozaczy, kozaczy, no nie ma co mówić, słuchajcie. Dobra. Jeszcze tutaj wyrzucę te szkieletonki. Niech się gościu troszkę powkurwia. I... wygrana z Graveyardem, słuchajcie. Można? Można. 3 do 0. 3 do 0. Piękny deck, piękny. Dobra, słuchajcie, zróbmy sobie ostatnią walkę. Dzisiaj tylko i wyłącznie 3 walki, słuchajcie. Jestem ledwo niedawno, słuchajcie, skończyłem streama. A jeszcze, słuchajcie, nie jadłem obiadu po pracy, no. Mówię wam poważnie. Kurczę, masakra. Nie było nawet kiedy, słuchajcie. Nie było kiedy. Dobra, Nightwitch tutaj wrzucimy na obronę. Wow, ładnie tym balonem przycisnął. Fuck off. Oj, babciu, będzie problem tutaj z tym deckiem. Być może źle zrobiłem. I to bardzo źle zrobiłem, ale dobra. Zobaczymy teraz, słuchajcie, jak pójdzie. Strzałki goście użył. Strzałki, strzałki. Dużo osób mnie upomina, żebym szedł do logopedy. Że mówię... trzy czołki, słuchajcie. Dobra. No i co? No i pykło tutaj. Pięknie. Pięknie mi tu poleciało, co nie? No i słuchajcie, teraz nam pozostało tylko i wyłącznie zaryzykować. Ryzyk fizyk, raz się żyje. Trzeba, słuchajcie, postawić pompkę. No i gościu pewnie postawi balona. I będzie ogromny problem. Także, słuchajcie, lecimy na główną wieżę, na główną wieżę. Dobra. Mam nadzieję, słuchajcie, że tu jakoś, kurczę, wyjdzie ta obrona. No, 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 daj ziomek. Daj ziomuś. No i co teraz? Teraz chyba wyjdzie to. 23 sekundy. I kolejna trójeczka. Bum! I słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję za to, że wpadliście na odcineczek.
Oczywiście, słuchajcie, jeszcze może będą odcinki z Konta T. Oczywiście zapraszam Was na streamy. Teraz są codziennie streamy o godzinie 18, także słuchajcie, wpadajcie. Będzie na pewno Clash of Clans, ale w tym tygodniu chciałbym się skupić, słuchajcie, tutaj właśnie na tym koncie, pograć jeszcze, pokazać Wam przeróżne deki i mam nadzieję, słuchajcie, że się wyrobię i za chwilę dobijamy do 100 tysięcy subskrypcji. Wow, super, zajebiście, słuchajcie, ja się ogromnie cieszę, ale teraz czeka mnie naprawdę ciężki tydzień, ciężki tydzień i to tyle, jeśli chodzi, słuchajcie, o ten odcineczek. Trzymajcie się cieplutko, ja się z Wami żegnam z tego miejsca, bawcie się dobrze w Clash Royale, grajcie, słuchajcie, nocną wiedźmą, poza niedługo chyba ją znerfią. To tyle, cześć, trzymajcie się, piona!